Cześć! Zastanawiacie się, jak w kaskach otwartych zabezpieczyć szybkę pinlockiem? Już pokazuję. Większość kasków otwartych nie ma przystosowanych szybek do założenia pinlocka. Jak to rozwiązać? Z pomocą przychodzą uniwersalne pinlocki w różnych rozmiarach. Tutaj mamy rozmiar M i on jest przyklejany od wewnątrz do szybki kasku otwartego. Najpierw musimy zdemontować z takiego kasku szybkę. Szybkę najlepiej za pomocą preparatu od Roberta Ozon wyczyścić i wypolerować, szczególnie od wewnętrznej części. Pinlocki uniwersalne mają obwódkę z taśmą taką bardzo mocno klejącą. No i tutaj nie ma tych czpieniów, które zakładamy klasycznie. Musimy wyznaczyć środek na szybce i przykleić po prostu. I uwierzcie mi, ona jest bardzo szczelna. Już jest sprawdzona przez wielu naszych klientów. Przy klejeniu tego pinlocka pamiętajcie, zaczynamy od środka i rozprowadzamy na zewnątrz jedną i drugą stronę. Potem dociskamy szmatką i mamy bardzo dobrze przyklejonego pinlocka. Pamiętajcie o tym, żeby to było na środku. Po zamontowaniu ponownie czyścimy szybkę. Po zamontowaniu możemy się cieszyć przejrzystością. Widzimy wszystko, a to, co w kołu paruje, nam nie przeszkadza i możemy bezpiecznie podróżować.